Serwus, widzowie, dzień dobry, z tej strony Milka, czyli oczywiście sobie napalionowie na pomniku Yetiego, ponieważ spędziłam tutaj ostatnie 24 godziny, oczywiście w takim celu, aby zobaczyć, co w końcu się z tym Yetim dzieje, czy on jest, czy go nie ma, czy wrócił, czy nie wrócił. No i niestety... Średnio, widzowie, średni był to pomysł, jak mam być szczera. Niestety Yeti się dalej nie odnalazł, ja wracam do domku, ponieważ robi się już późno. No, ściemnia się, tak? Słuchajcie, robi się noc, a ja nie będę tutaj kolejną noc siedzieć, już mi się to po prostu znudziło, bo zdecydowanie nie ma to żadnego przełożenia na rzeczywistość. Dobra, czekajcie, bo to jest problem, żeby zejść tak, żeby sobie łapki nie złamać, więc ostrożnie schodzimy. A wy za ten czas wiecie, co macie zrobić, zostawcie łapkę oraz suba i pamiętajcie, że już nie mamy nowe breloki na Parionseli. Na Parionselu się pojawią, sorry, nie umiem mówić, ja chcę za dużo rzeczy powiedzieć w jednym momencie i no i tak to się właśnie, widzowie, kończy. Idziemy po prostu do domku, myślę, że to jest najlepsza opcja, jestem strasznie już zmęczona, ponieważ dosłownie przez ostatnie 24 godziny nie zmrużyłam ani oka, a to jest bardzo niezdrowe, żeby tak nie spać całymi nocami i dniami, więc słuchajcie, idziemy się porządnie, oczywiście wyspać, to jest plan na lepsze, prawda, jutro. I jeszcze jedna informacja bardzo ważna, koncert w Poznaniu jest spalony, ja również na nim będę, więc nie mogę się doczekać, aż was po prostu zobaczę. No i oczywiście na moim Instagramie Milkacz przez 2A będzie relacja z koncertu. Taka malutka, ale będzie, także wpadajcie, żeby zobaczyć, co tam się u nas dzieje ciekawego, jak wygląda koncert Paliona z backstage'u, także wbijajcie koniecznie. A ja lecę do domku. Dobra, słuchajcie, wchodzimy, tu w ogóle drzwi są otwarte. Okej, okay, to jest bardzo dziwne, nie powinny być, słuchajcie, otwarte drzwi do mojej hacjenty, ale dobra, wchodzimy na górę po schod... Czy to też to widzieliście? Okej. Okay. Nie wiem, czy ja to widziałam, czy tego nie widziałam. Dobra, to było zmęczenie chyba. To było na pewno zmęczenie. Dobra, wchodzę do domku. Idziemy się położyć sobie, to jest najlepsza opcja, także dobra. Ej. Stój! Gdzie on nie wytrzymał? Przecież ja normalnie widziałam, słuchajcie, jakąś czarną postać, o co tutaj chodzi? Nie, hola! Nie na mojej warcie! Gdzie ty jesteś? O co tutaj chodzi, widzowie? Dlaczego tutaj ktoś był? Wy przecież też widzieliście, nie, no nie ma opcji, że ja, słuchajcie, to są zwidy. Na początku myślałam, że to są zwidy, bo jestem bardzo zmęczona po tym, po tej bardzo mocnej nocy, ale... Ale to nie mogły być zwidy, ja tutaj autentycznie kogoś widziałam. Dobra, okej. Okay. Czy ktoś tutaj jest? Halo? Halo? Dobra, nie wiem, o co chodzi. Dobra, wracam po prostu, widzowie, do domu mojego. Dobra, bardzo dziwne. Okej, czy tutaj jest czysto? Tutaj są drzwi zamknięte, okej. Tutaj są również drzwi zamknięte, tutaj są zamknięte. Dobra, okej, jest wszystko zamknięte, jest wszystko w porządku. Idę po prostu spać. Ja nie wiem, czy to są naprawdę jakieś zwidy. Okej, to nie są zwidy, nie jesteś... Dobra, widzowie, to się robi bardzo niepokojące. Co to znaczy, że nie jesteś... Nie, gdzie jest moja kamera? Widzowie, ja gdzieś miałam kamerę. Czekajcie, idę na dół. Ja tutaj miałam gdzieś moją kamerę. Gdzie ona była? Dobra, tutaj była kamera. Papier. Moment. To ja potrzebuję, słuchajcie, tutaj to... No, robię, muszę zrobić temu zdjęcie. Po prostu nie ma opcji. Gdzie ja mam papier? Powinnam, słuchajcie, gdzieś tutaj papier... O, tu mam 44 papieru. Czy mam gdzieś więcej? Dobra, chyba 44 widzowie nam wystarczy, tak myślę, dobra, nieważne, mamy, słuchajcie, ten kamerę, mamy papier, dobra, będziemy, słuchajcie, teraz wszystko dokumentować, nie ma to tamto, ja tutaj, słuchajcie, sobie nie dam w kaszę dmuchać. Kolejna tabliczka, co to jest za tabliczka? Ej, słyszałam jakieś drzwi, ja pierniczę, dobra, wow, okej, dobra, najpierw, słuchajcie, szybkie zdjęcie, czemu zdjęcia wychodzą czarne? Cholera jasna, o co tutaj chodzi? Nie, no to jest coś... To jest jakiś nawiedzony dom. Czekajcie, aha, i tutaj nie ma... Jest dobra, ej, czy ja mam zwidy? Ja mam jakieś... Hola, stop! Co to było? To była jakaś czarna postać! Ja pierniczę, dobra, widzowie, to było kinda straszne. Czy mi się to śni? Ej, dlaczego nie, moja kamera nie robi zdjęć? O co tutaj chodzi? No. Ej, prawie zrobiłam temu czemuś zdjęcie, ale moja kamera robi czarne zdjęcia, no kurde bol! Czemu taka sytuacja jest? Dobra, ej, czekajcie, wychodzimy stoi. Aaaa, dobra, żartowałam! Ale się wystraszyłam. Tak bardzo się spodziewałam. Ja pierdzielę.
Tak bardzo się spodziewałam tego, że tam coś będzie stało. Łoto! Łotek! Dobra, jak do łapka. Musimy zostać tutaj razem. Ja się boję strasznie. Strasznie się boję. Bądź kobietą, Milki. Bądź kobietą. Dobra, dobra, dobra. Spokojnie. Mamy, słuchajcie, jeszcze jeden aparat. Okej, jest on tutaj. Jeżeli ten aparat nie zadziała, czekajcie, idę na dół. Szybko, słuchajcie, porobię tutaj zdjęcie. O nie, kolejna tabliczka. Kiedy się widzimy? Co? No, czemu? Ej, naprawdę nie rozumiem. No, chociażbym chciała, to nie mogę robić zdjęć w ogóle tym aparatem. Dlaczego? Każda moja kamera nie działa. Nie, no dobra, to... Co tu robi śnieg? Okej, okej. Dobra, śnieg jest bardzo podejrzany. Biorę próbki. Nie wiem po co, nie wiem po co. Nie rozumiem, dlaczego kurde... Ten kamera, dlaczego mi ta kamera nie działa? Czy ja ją mogę jakoś, nie wiem, naprawić? Cokolwiek, cokolwiek, widzowie, cokolwiek. Dobra, czekajcie, spróbujemy na zewnątrz zrobić zdjęcie. No dalej nie wychodzą. Czemu mi te zdjęcia nie wychodzą? Ja tego nie rozumiem. Przecież mam papier, mam wszystko. Dobra. Nie wiem, co mam robić, widzowie. Czy to jest... Ten śnieg mi się bardzo nie podoba. Ja pierniczę. Dlaczego są jakieś czaszki? Jacny gwint, dlaczego nie mogę zrobić temu zdjęcia? To jest bardzo podejrzane. Dobra, zniszczę te czaszki. Spokojnie, spokojnie. Ja nawet nie umiem już mówić, bo się tak zaczęłam, słuchajcie, stresować tą całą sytuacją. Jakby bez kitu, to nie jest żart. Dobra, odłożę, słuchajcie, wszystkie rzeczy tutaj. Te czaszki, te śnieg. Dobra, ten papier może się przyda jeszcze. Czemu mam jakieś kwarcowe cegły w ręce? Ja cały czas miałam? O co chodzi? Stąd. Dobra, przypadek zniszczałam. Nieważne, sorry. Dobra, po prostu zniszczę, dobra, zniszczę te tabliczki, one mi są w ogóle niepotrzebne do życia. Nie wiem, o co chodzi z tym śniegiem. Ten śnieg jest bardzo podejrzany. Śnieg mi się kojarzy tylko z jedną osobą, jest to Yeti, ale ja mam nadzieję, że tutaj to nie jest nic związanego z Yeti, to była jakaś czarna, dziwna postać, widziałam sobie na własne oczy. Ja jakby dalej nie czaję, dlaczego nie mogę zrobić żadnego dosłownie zdjęcia. No, o co kaman, no popatrzcie. Próbuję zrobić zdjęcie, jest czarne, no nie było nigdy takiego problemu. Nie wiem, może słuchajcie, jakiś... Okej, okay. Inna... No nie, no słuchajcie, wszystkie zdjęcia są czarne. Dosłownie wszystkie. Bez sensu, to w ogóle... Nie trzyma się kupy, słyszę coś. Czekajcie, widzowie, bardzo spokojnie musimy podchodzić do tej sytuacji. Tutaj coś jest? Nie, dobra, z tyłu nic nie ma. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Zaraz pójdę do bunkra, bo się tak stresuję. W tym pokoju czysto, łazienka czysto. Dobra, tutaj... Również czysto, sprawdzimy przed domem. Przed domem nic nie ma. Ja pierdzielę, ej, o co chodzi? Nie, dobra, ej, serio, ja się zaczynam tak, tak się bać zaczynam. Jasnych widzę, ej, ja nie wiem, co mam robić, czy mam po prostu... Jezus, dobra, słyszałam coś, tam, widziałam to, widziałam cię! Idź... Aaaa, dobra! Kim jesteś? Dobra, to są zwidy jak nic. To są zwidy jak nic. To są na 100% moje zwidy, to jest tylko w mojej głowie. To się dzieje tylko i wyłącznie w mojej głowie. Dobra, widzowie, ja dla bezpieczeństwa czystego po prostu opuszczam ten teren. O kurde, nie chciałam usiąść. Opuszczam po prostu teren mojego domku. Idę po prostu gdzie indziej, tak będzie chyba najłatwiej. Na przykład w jakieś inne miejsce. Okej, okay, pochodzić. Tutaj na przykład jest w miarę bezpiecznie. I będziemy po prostu obserwować stąd, co się dzieje w moim domku. Bo to jest naprawdę chore i... I nie wiem, co mam po prostu nawet wam powiedzieć, bo ja się strasznie zaczęłam stresować. I nie wiem, o co chodzi. Dobra, no nikogo tutaj nie ma. Dobra, to jest tylko moja głowa, okej? Okay? Przed chwilą to coś znikło, więc może znikło i się już nie pojawi? Tak myślę? Dobra, ja myślę, że słuchajcie, tak, ja myślę, że to jest zdecydowanie prawda. Usunię ten śnieg, bo ten śnieg to też jest tylko i wyłącznie... Moja wyobraźnia, that's okay, that's okay, that's okay. Dobra, widzowie, spokojnie. Nic się nie dzieje, wszystko jest w porządku. Dobra, usunię, słuchajcie, ten śnieg jak najszybciej. Znowu słyszę jakieś drzwi. Słyszałam drzwi znowu jakieś. Ja nie wiem, czy ja tam chcę iść. Dobra, wchodzimy na 3-4. 3-4. No, znowu nic... Ja nic nie rozumiem, naprawdę nic. Łapka? Łapka! Nie, nie, nie! O co chodzi?
Czemu są, kurde, jakieś czaszki przy łapce? Dobra, to jest tak chore psychicznie. Ej, ja nie rozumiem, słuchajcie, ja wiem, że jest w nocy, się dzieją różne rzeczy, ale bez przesady, no chyba nie aż takie rzeczy, łapko, dobra, będzie wszystko dobrze, nie stresuj się, nie stresuj się, będzie wszystko w porządku. Dasz radę, luz blues. Dobra, usuńmy sobie tą tabliczkę. Ja pierniczę. Próbuję, widzowie, znaleźć jakieś, jakby inną kamerę, bo ja nie wiem, co się dzieje z tą moją kamerą. Chciałabym jakoś spróbować ją, jakby to rozgry... Yeti? Ej! Yeti! Yeti, czekaj! Yeti, Yeti! Czy to był Yeti, czy mi się... Ej, bez kitu! To był Yeti, ej, nie mów, on normalnie... Co? Halo, Yeti! Yeti, 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 Yeti! Gdzie on poszedł? On gdzieś tutaj poszedł, słuchajcie. Czekajcie, Yeti, czekaj. Ej, normalnie ja go widziałam, mam nadzieję, że wy również go widzieliście. Ej, tu on gdzieś był, Yeti! Kurde, go już nie znajdę. Ej, o co chodzi? Normalnie widziałam Yetiego. Ej, czy to znaczy, że to on nawiedzał ten mój dom, czy co? W sumie jest, były sobie jakieś... Dlaczego on miałby to niby robić? Przecież... Ej, nie, czy on jak opętany jakiś został, czy co? W sumie go dawno nie było. Ej, ja nic nie rozumiem. Naprawdę nic nie rozumiem. No bez kitu, kurde, no... Ja nie wiem, ja nie wiem, co, czy to, może mi się to, dobra, widzowie, mi się to po prostu waśni, to przez to, że ja nie spałam i to chyba dla, dobra, ja po prostu pójdę spać, widzowie, jednak sen jest bardzo ważny, to jest chyba najlepsza opcja, żeby pójść spać i tyle, jutro będzie lepiej.